Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu organizowanym przez Bank BNP Paribas. Tematem dzisiejszego spotkania są gwarancje bankowe. Dzisiejsze szkolenie poprowadzę razem z koleżanką. Ja nazywam się Liliana Mielczarek i jestem ekspertką do spraw gwarancji bankowych. Dzień dobry, Anna Tulik, ekspert do spraw gwarancji w banku BNP Paribas. Proszę Państwa, na początek kilka informacji takich organizacyjnych. Omówimy na początku agendę, czyli czym się będziemy dzisiaj zajmować. Nie bez powodu nasz cykl nazywa się Od ogółu do szczegółu, ponieważ zaczniemy od tych najbardziej ogólnych informacji, potem przechodząc do tych bardziej szczegółowych. Zaczniemy więc krótko od definicji, podstawowych definicji, które dotyczą gwarancji bankowych. Później omówimy cechy i prawo, jakim taka gwarancja bankowa może podlegać. Potem omówimy elementy gwarancji bankowej, czyli rozbierzemy sobie wzór gwarancji na takie czynniki pierwsze i zwrócimy uwagę na pewne istotne elementy w niej zawarte. Potem opowiemy, jakie są formy udzielenia gwarancji, a później koleżanka bardzo dokładnie omówi rodzaje gwarancji kontraktowych. Skupimy się również na gwarancjach innego typu. Później powiemy o schemacie funkcjonowania, czyli jak wygląda taki cykl życia gwarancji od początku do końca. Później zwrócimy Państwu uwagę na pewne najważniejsze klauzule gwarancyjne, które w naszym mniemaniu powinny być dokładnie wyjaśnione i są bardzo istotne. Później powiemy o regwarancji. To jest dosyć takie ciekawe zagadnienie. Być może nie wszyscy Państwo z regwarancją się spotkali. Następnie będziemy mówić o zielonej polityce naszego banku i jak ona wpływa na gwarancje bankowe. Później omówimy formy zlecenia gwarancji, jakie mogą Państwo zlecić wystawienie gwarancji czy aneksu do gwarancji, a także powiemy o samych aneksach i o ciekawych wątkach z nimi związanych. Później postawimy Państwa w roli beneficjenta gwarancji i z punktu widzenia beneficjenta przyjrzymy się, jak powinno się weryfikować taką gwarancję. Na koniec będzie czas na odpowiedź na Państwa pytania. I jeszcze kilka takich kwestii organizacyjnych, mianowicie zapraszamy Państwa do zadawania pytań na czacie w czasie trwania naszej prezentacji. Z wielką przyjemnością odpowiemy na te pytania na końcu. Ponadto jeszcze jedna kwestia, to dzisiejsze spotkanie jest oczywiście nagrywane i będzie dla Państwa dostępne na kanale YouTube, na kanale BNP Paribas. Natomiast samą prezentację otrzymają Państwo również, jeszcze w tym tygodniu otrzymają Państwo drogą mailową, na te maile, na których się Państwo rejestrowali, otrzymają Państwo link do pobrania tej prezentacji. Także tyle informacji wstępnych, przejdźmy do pierwszego zagadnienia. Gwarancja bankowa. Gwarancja bankowa jest zdefiniowana w artykule 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Nie będę Państwu czytać tej zawiłej dosyć definicji. Powiem po prostu własnymi słowami, że gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku gwaranta do wypłaty określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi w przypadku, jeśli beneficjent zgłosi się z żądaniem zapłaty do banku, w którym to żądaniu oświadczy, że zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swoich zobowiązań przewidzianych w umowie. Następnie mamy pojęcie gwaranta. Gwarant to jest bank, czyli wystawca gwarancji, czyli ten bank, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokonanie wypłaty. Zleceniodawca to jest nasz klient, to są Państwo, którzy przychodzą do nas z wnioskiem o wystawienie gwarancji bankowej. Gwarancje bankowe wystawiamy na rzecz beneficjenta, czyli to jest ten podmiot, który jest upoważniony do złożenia żądania zapłaty z gwarancji i otrzymania tych środków. Ponadto mogą się jeszcze Państwo spotkać z takimi pojęciami jak bank beneficjenta. Bank beneficjenta w cyklu życia gwarancji może pojawić się w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku będzie to bank awizujący gwarancję, jeżeli przekazujemy ją beneficjentowi za pośrednictwem systemu SWIFT. O tym temacie jeszcze będę oczywiście dzisiaj mówić. Druga możliwość pojawienia się banku beneficjenta pojawia się wtedy, kiedy beneficjent pragnie złożyć żądanie zapłaty. Nasze gwarancje w większości przewidują, że
żądanie zapłaty, podpisy państwa muszą być, podpisy i reprezentacja musi być potwierdzona właśnie przez bank beneficjenta. Jeszcze może się pojawić regwarant, jest to bank regwarantujący, czyli wystawiający regwarancję do banku lokalnego, który następnie wystawi tą gwarancję finalną. Temu tematowi również, całej regwarancji, również w dniu dzisiejszym się przyjrzymy. Czyli podsumowując, gwarancja bankowa jest przede wszystkim formą zabezpieczenia. No w dzisiejszych czasach w przypadku umów handlowych bardzo często zdarza się, że wymagana jest takie jakby forma potwierdzenia dokonana przez stronę trzecią, najczęściej instytucję finansową. Jest to forma zabezpieczenia stron, że ten kontrakt właściwie będzie wykonany. Jest to również zobowiązanie banku gwaranta do wypłaty środków w pewnych szczególnych okolicznościach, które są opisane w treści gwarancji. A także jest to forma zabezpieczenia interesów beneficjenta gwarancji. Wiemy, czym jest gwarancja, to teraz zwróćmy uwagę na cztery jej podstawowe cechy. Cechami charakterystycznymi gwarancji bankowych są jej abstrakcyjność, nieodnawialność, nieodwołalność i bezwarunkowość lub właśnie przeciwnie, warunkowość. Abstrakcyjność oznacza, że gwarancja jest niezależna od umowy, którą zabezpiecza. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej gwarancji bankowej powołujemy się na dokument źródłowy, z którego wynika zasadność wystawienia gwarancji. Może to być umowa, może to być kontrakt, może to być dokument przetargowy, faktura nawet. To też jest uznawane za dokument źródłowy. Na tej podstawie wystawiamy gwarancję bankową. Jednakże, kiedy tą gwarancję już wystawimy, ona zaczyna żyć własnym życiem, to znaczy jest niezależna, abstrakcyjna w stosunku do tej umowy, do dokumentu źródłowego. Jeżeli zdarzy się, że umowa zostanie rozwiązana przed terminem przez strony, nie ma to wpływu na obowiązywanie gwarancji, która trwa dalej. Następnie nieodwołalność gwarancji. Nieodwołalność gwarancji oznacza, że jak już ją raz wystawimy, to nie możemy jej na państwa zlecenie zamknąć lub w jakikolwiek sposób zmniejszyć prawa wynikające z tej gwarancji wobec beneficjenta. Czyli wszelkie zmiany na niekorzyść beneficjenta muszą być dokonane za pisemną zgodą beneficjenta. Inaczej tej gwarancji nie da się odwołać. Kolejną cechą charakterystyczną jest nieodnawialność gwarancji, co oznacza, że jeżeli dokonamy wypłaty częściowej z gwarancji, to ta gwarancja obowiązuje dalej w terminie ważności, jednakże na zmniejszoną kwotę. I tu przykład, wystawiliśmy gwarancję na 1 000 000 zł, na rok, po 3 miesiącach okazuje się, że otrzymujemy żądanie zapłaty na 200 000 zł, weryfikujemy to żądanie, jest ono prawidłowe, dokonujemy wypłaty, gwarancja obowiązuje dalej, bo ten rok jeszcze nie minął, natomiast już na tą zmniejszoną kwotę, 1 000 000, wypłaciliśmy 200 000, zostało 800 000. I kolejna cecha to bezwarunkowość. Bezwarunkowość co do zasady oznacza, że jedynym dokumentem, znaczy poświadczeniem, które wymagamy przy żądaniu, jest oświadczenie beneficjenta, że w jego mniemaniu państwo nie wywiązali się ze zobowiązań, w związku z tym te środki należy mu wypłacić. I to oznacza, że gwarancja jest bezwarunkowa, nie ma żadnych dodatkowych dokumentów do zaprezentowania, aby udowodnić nam zasadność tego żądania. Jeżeli gwarancja jest warunkowa, oznacza to, że wymagane są dokumenty dodatkowe, które oczywiście są opisane w treści gwarancji, które muszą być załączone do żądania zapłaty, na przykład zewnętrzna opinia niezależnego eksperta w sprawie tutaj niewykonania zobowiązań. I wtedy gwarancja rzeczywiście jest warunkowa. Do tematu warunkowości i bezwarunkowości powrócę dzisiaj jeszcze. W przypadku klauzuli identyfikacyjnej to bym chciała państwu zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół, ale to w dalszej części prezentacji. Teraz powiedzmy jeszcze sobie pokrótce, jakiemu prawu gwarancja bankowa może podlegać. Co do zasady, gwarancja bankowa najczęściej podlega prawu gwaranta, czyli prawu wystawcy. W naszym przypadku jest to prawo polskie, sąd właściwy dla banku. Natomiast zdarza się, że niektórzy beneficjenci oczekują gwarancji pod prawo obce. Na przykład, jeżeli jest to przykładowo beneficjent z Włoch, no to on będzie często
chciałby gwarancję pod swoje znane prawo, czyli pod prawo włoskie. Jeżeli państwo mają takie zapisy w umowie z nami, zdarza się, że takie gwarancje również wystawiamy. Jednakże najczęściej w takim wypadku proponujemy podporządkowanie gwarancji pod jednolite reguły dla gwarancji płatnych na pierwsze żądanie, tak zwane URDG 758, publikacja z Paryża z 2010 roku. I to nie jest do końca prawo, to jest taki zbiór regulacji opisanych różnych sytuacji, które mogą wyniknąć w trakcie życia gwarancji i tam jest wyjaśnienie, co powinno się zrobić. Jeżeli podporządkowujemy gwarancję pod URDG, zakładamy, że i gwarant, i beneficjent, i zleceniodawca przyjmują zapisy w URDG zawarte. Jednakże oczywiście może się zdarzyć, że jakiegoś rozwiązania w URDG się nie odnajdzie, bądź też dojdzie do sporu sądowego i wtedy warto wiedzieć i pamiętać, że wówczas obowiązuje prawo wystawcy, czyli prawo gwaranta. W naszym przypadku będzie to prawo polskie i te ewentualne spory będą przed polskimi sądami rozpatrywane. Teraz, tak jak mówiłam, chciałabym, że tak powiem, rozebrać treść gwarancji na czynniki pierwsze i zwrócić Państwu uwagę na pewne istotne kwestie. Tutaj mamy pierwszą część gwarancji bankowej wykonania umowy, to jest nasz standardowy wzór. Zaczynamy od nazwy gwarancji oraz jej numeru. Ten numer oczywiście porządkowy będzie Państwu potrzebny we wszelkiej korespondencji z naszym bankiem, zarówno Państwu, jak i beneficjentowi. Następnie wskazujemy miejsce i datę wystawienia. Ta data wystawienia jest niezwykle istotna, bo jeżeli w treści gwarancji nie wskazano inaczej, to gwarancja wchodzi w życie właśnie w tym dniu, kiedy została wystawiona. Następnie definiujemy strony, a więc beneficjenta, bank oraz państwa kontrahenta i umowę, czyli ten dokument źródłowy, o którym wcześniej wspominałam. Później, jak widzą Państwo, w treści gwarancji wskazane są te cechy charakterystyczne, o których wspominałam, czyli bezwarunkowość i nieodwołalność. I oczywiście kwota gwarancji w zapisie słownym i cyfrowym. Te zapisy muszą być tożsame, bo inaczej ta gwarancja po prostu nie będzie prawidłowa. Później w przypadku większości gwarancji wskazujemy termin jej obowiązywania, czyli od kiedy wchodzi w życie, od dnia wystawienia, bądź jeżeli ten fragment od kiedy wchodzi w życie w ogóle jest pominięty, wtedy zakłada się również, że gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia. Może również obowiązywać od daty przyszłej, o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. I następnie wskazana jest data, do kiedy ma być ważna gwarancja. Proszę Państwa, nasze prawo nakłada na nas obowiązek umożliwienia beneficjentowi złożenia żądania zapłaty ostatniego dnia terminu ważności gwarancji. W związku z tym zawsze uczulamy Państwa i prosimy, aby gwarancja kończyła się w dniu roboczym. Czyli warto sprawdzić na etapie zlecenia, czy dany dzień nie przypada w sobotę, w niedzielę lub w dzień wolny. Muszę mieć Państwo na uwadze, że jeżeli gwarancja przykładowo będzie wystawiona do niedzieli, wówczas jeżeli wpłynie do nas żądanie w poniedziałek, to my musimy takie żądanie przyjąć, ponieważ jest to pierwszy dzień roboczy po tym dniu, kiedy gwarancja teoretycznie wygasała. Później mamy zapis mówiący o tym, że każda wypłata z niniejszej gwarancji zmniejsza wysokość sumy gwarancyjnej o kwotę wypłaty, czyli to jest ta trzecia cecha, o której wspominałam, czyli nieodnawialność gwarancji. Następnie mamy klauzulę identyfikacyjną, która mówi nam o tym, w jaki sposób ma zostać złożone żądanie zapłaty. O tej klauzuli mamy specjalny slajd, także nie będę teraz o niej mówić. Tutaj jeszcze zwracam Państwa uwagę na opisanie okoliczności, kiedy taka gwarancja może wygasnąć przed terminem. Co do zasady, gwarancja obowiązuje w danym okresie, który jest wskazany w treści, ale są pewne okoliczności, kiedy taką gwarancję można zamknąć. Oczywiście zamknięcie gwarancji przed terminem wymaga tutaj aktywnego działania beneficjenta. W dwojaki sposób może on nam zwrócić oryginał gwarancji, który otrzymał w formie papierowej, bądź też może napisać do nas oświadczenie, że zwalnia bank ze swoich zobowiązań. I to oświadczenie musi być do nas złożone w taki sam sposób, jakby było składane żądanie zapłaty. Na końcu gwarancji zawsze definiujemy, czy gwarancja jest przenaszalna, czy też nie jest. O cesjach również będziemy jeszcze dzisiaj mówić szerzej. I ostatni akapit zazwyczaj mówi o prawu i sądownictwu, jakiemu podlega gwarancja bankowa.
Wspomniałam, że wystawiamy gwarancję w wersji papierowej. Tak, to jest najbardziej popularna forma udzielania gwarancji bankowej. Wystawiamy taki dokument najczęściej w jednym egzemplarzu, który jest przeznaczony dla beneficjenta. Jest to typowy dokument, prawda, na kartce, wydrukowany na papierze firmowym banku z odręcznymi podpisami dwóch pracowników banku, do tego upoważnionych, wraz z ich pieczątkami oraz pieczęcią banku. I to jest taki dokument najbardziej standardowy. W ostatnich czasach, szczególnie w ostatnich kilku latach, z wiadomych względów, bardzo popularne zrobiły się również tak zwane e-gwarancje, czyli wersja elektroniczna gwarancji, którą przesyłamy do Państwa w postaci pliku PDF. Jest ona oczywiście, zawiera ten plik podpisy kwalifikowane, elektroniczne dwóch osób, dwóch pracowników banku i zwracamy uwagę, że jest to forma równoważna z wersją papierową, czyli tutaj już tej wersji papierowej nie będzie, będzie to dokument elektroniczny. Główna różnica między wersją papierową a elektroniczną jest tutaj związana z ewentualnym wyksięgowaniem gwarancji przed terminem. W wersji elektronicznej nie ma możliwości zwrócenia oryginału, ponieważ on nie został fizycznie wydany, w związku z tym jedyną możliwością wyksięgowania tak zwanej e-gwarancji jest po prostu oświadczenie beneficjenta. Mamy jeszcze trzecią formę udzielenia gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa może być przekazana do awizacji bankowi beneficjenta za pomocą systemu SWIFT. SWIFT jest wykorzystywany przy okazji regwarancji najczęściej, ale również w przypadku, kiedy beneficjent jest z zagranicy i na przykład nie jest do końca w stanie zweryfikować podpisów banków w Polsce. W związku z tym tutaj prosi o wysłanie gwarancji SWIFT-em. Jest to dla niego taki dodatkowy dowód, że to jest oryginalny dokument, ponieważ został wystawiony przez instytucję, która ma dostęp do tego systemu bankowego, komunikacji bankowej SWIFT. Teraz ja opowiem Państwu o rodzajach gwarancji, jakie posiadamy i wystawiamy w naszym banku. Ze względu na przedmiot kontraktu gwarancje możemy wyróżniamy gwarancje kontraktowe, czyli takie stricte powiązane z kontraktem. Może to być gwarancja przetargowa, dobrego wykonania umowy, gwarancja zwrotu zaliczki, zapłaty czy gwarancja rękojmi. Ale są też inne rodzaje gwarancji, na przykład gwarancja zapłaty czynszu, czy gwarancje związane z ustawami, gwarancja celna, loteryjna, gwarancja na przykład pod ustawę o odpadach. Na tym schemacie zaprezentowaliśmy Państwu, jaka gwarancja będzie wymagana na poszczególnych etapach realizacji kontraktu. Na etapie przetargu nasz oferent, który chce złożyć ofertę w przetargu, jako wadium może załączyć gwarancję przetargową. Jeśli oferta tego wykonawcy zostanie wybrana w przetargu, to przed podpisaniem kontraktu albo tuż po podpisaniu kontraktu będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i ono może być również w formie gwarancji bankowej. Taki wykonawca może być też zobowiązany do złożenia na tym etapie gwarancji zwrotu zaliczki. Po wykonaniu prac objętych umową nasz wykonawca będzie zobowiązany złożyć beneficjentowi gwarancję rękojmi. Teraz troszkę dokładniej opowiem Państwu o każdym rodzaju gwarancji. Gwarancja przetargowa jest to gwarancja, którą podmiot przystępujący do przetargu załącza do swojej oferty jako wadium. Beneficjent może skorzystać z takiej gwarancji, gdy na przykład oferent, który złożył ofertę, chce ją wycofać w okresie jej ważności lub na przykład oferent, który wygrał przetarg, odmawia zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia umowy. Gwarancja przetargowa może podlegać pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych, ale też takie gwarancje mogą podlegać pod wewnętrzny regulamin ogłaszającego przetarg. To, jakie warunki ma spełniać gwarancja przetargowa, znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tam znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje, które nasza gwarancja musi spełniać.
My w naszej codziennej pracy najczęściej spotykamy się z gwarancjami przetargowymi pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Są to gwarancje, w których beneficjentami są podmioty publiczne. Na przykład szpital, który ogłasza przetarg na zakup sprzętu medycznego, czy na przykład gmina, która ogłasza przetarg na budowę drogi lub przedszkola, GDDKiA ogłaszająca przetarg na budowę lub remont drogi. Nasz klient, który chce wziąć udział w takim przetargu, składa do naszego banku zlecenie wystawienia gwarancji przetargowej. Takie gwarancje, zgodnie ze specyfikacją, z reguły są w postaci dokumentu elektronicznego. My wystawiamy gwarancję jako plik PDF, podpisany przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez pełnomocników banku, wysyłamy mailem do naszego klienta, a nasz klient ten plik jako wadium załącza do swojej oferty. Gwarancja zwrotu zaliczki jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w gwarancji w sytuacji, gdy nasz klient, czyli zleceniodawca gwarancji, nie wypełni warunków umowy lub nie dostarczy zamówionego towaru i nie zwróci otrzymanej od swojego kontrahenta zaliczki. Czyli w takiej gwarancji nasz klient jest to podmiot, który otrzymał zaliczkę i jest zobowiązany wykonać pewne prace wskazane w umowie, czy na przykład dostarczyć jakiś towar. Beneficjent gwarancji jest to podmiot, który zaliczkę zapłacił i na jego rzecz mają być wykonane te prace lub na przykład jemu ma być dostarczony konkretny towar. W interesie naszego banku i naszego klienta jest, aby w treści gwarancji zwrotu zaliczki był warunek, że gwarancja wchodzi w życie w momencie wpływu kwoty zaliczki na rachunek naszego klienta. Dzięki temu, jeżeli dojdzie do sytuacji, że beneficjent nie wpłaci państwu zaliczki, a złoży żądanie z tytułu gwarancji, którą my wcześniej wystawimy, to my takiego żądania nie zrealizujemy, ponieważ gwarancja nie weszła w życie, bo nie było przelewu na rachunek naszego klienta. Jako przykład takiej transakcji z wykorzystaniem gwarancji zwrotu zaliczki możemy wyobrazić sobie sytuację, w której nasz klient produkuje i sprzedaje maszyny. Zawiera ze swoim kontrahentem umowę kupna-sprzedaży i zgodnie z warunkami łączącej ich umowy jest zobowiązany zabezpieczyć otrzymaną od swojego kontrahenta zaliczkę gwarancją bankową. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której nasz klient po otrzymaniu zaliczki nie dostarczy zamówionej maszyny i nie zwróci swojemu kontrahentowi tej zaliczki, to wówczas beneficjent gwarancji może złożyć do naszego banku żądanie zapłaty z tytułu tej gwarancji. Gwarancja dobrego wykonania umowy jest pisemnym zobowiązaniem naszego banku, że zapłacimy beneficjentowi kwotę wskazaną w gwarancji w sytuacji, gdy nasz klient nie wywiąże się z warunków umowy bądź wywiąże się z nich nienależycie. Kwota takiej gwarancji to zwykle od 5 do 10% wartości kontraktu. Termin ważności gwarancji dobrego wykonania umowy jest ściśle powiązany z terminem zakończenia prac wskazanym w zawartej umowie. Zwykle wystawiamy takie gwarancje na okres od 1 do 3 lat. Przykładem wykorzystania gwarancji dobrego wykonania umowy może być taka sytuacja, że gmina ogłasza przetarg na budowę przedszkola, nasz klient bierze udział w przetargu, wygrywa ten przetarg i zostaje zobowiązany przez gminę do dostarczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej. Robi to przed zawarciem kontraktu. I jeśli dojdzie do sytuacji, że nasz klient nie wybuduje przedszkola w terminie wskazanym w umowie lub zlecone prace wykona nienależycie, to wtedy beneficjent gwarancji, czyli gmina, może złożyć żądanie zapłaty z tytułu tej gwarancji. Gwarancja rękojmi zabezpiecza beneficjenta w okresie rękojmi i gwarancji jakości, czyli po wykonaniu prac objętych umową. W naszym przykładzie z budową przedszkola dla gminy będzie to gwarancja, którą wykonawca będzie musiał wnieść po wybudowaniu przedszkola. Kwota takiej gwarancji to z reguły około 5% wartości całego kontraktu, a okres obowiązywania
od 3 do 5 lat. Gwarancję dobrego wykonania i gwarancję rękojmi łączy ten sam kontrakt. Dlatego bardzo często wystawiamy te gwarancje jako jeden dokument, tak zwana gwarancja 2 w 1, dobrego wykonania i rękojmi. W pierwszym okresie ważności gwarancja ta zabezpiecza dobre wykonanie, następnie w ściśle określonym dniu redukuje się do kwoty rękojmi i od tego dnia zabezpiecza już tylko rękojmie. Gwarancja zapłaty jest pisemnym zobowiązaniem naszego banku, że zapłacimy kwotę wskazaną w gwarancji beneficjentowi w sytuacji, gdy nasz klient, czyli zleceniodawca tej gwarancji, nie zapłaci za otrzymany towar czy zamówione usługi, będąc do tego zobowiązanym zgodnie z warunkami umowy czy zgodnie z wystawioną fakturą lub zamówieniem. W takiej gwarancji beneficjent jest to podmiot, który sprzedaje towar, usługę. Nasz klient jest podmiotem kupującym. Jako przykład też możemy wyobrazić sobie transakcję zakupu maszyny, czyli nasz klient kupuje od swojego kontrahenta maszynę. Transakcja jest zabezpieczona gwarancją bankową, a nasz klient jest zobowiązany do zapłaty za tą maszynę w terminie wskazanym na fakturze. I jeśli dojdzie do sytuacji, że nasz klient otrzyma tą maszynę, ale nie zapłaci za nią w terminie wskazanym na fakturze, wówczas beneficjent może złożyć do naszego banku żądanie zapłaty z tytułu gwarancji zapłaty. Gwarancja najmu jest to gwarancja, której beneficjentem jest wynajmujący, który zawarł umowę najmu z najemcą. Gwarancja ta zabezpiecza zobowiązania najemcy wynikające z umowy najmu i zastępuje kaucję gwarancyjną, do złożenia której najemca jest zobowiązany zgodnie z warunkami umowy najmu. Kwota takiej gwarancji to zwykle równowartość 3-miesięcznego czynszu. Gwarancje takie wystawiamy najczęściej na okres 12 miesięcy, a po roku przedłużamy je na kolejny rok. O, przepraszam, bo... Z tego typu gwarancji korzystają nasi klienci, którzy na przykład posiadają sieć salonów sprzedaży na terenie całego kraju. Dla każdego swojego lokalu w galerii handlowej zawierają umowę najmu i każda taka umowa najmu musi być zabezpieczona oddzielną gwarancją bankową. Mówiliśmy więc podstawowe gwarancje kontraktowe, to teraz powiedzmy jeszcze sobie o gwarancjach ustawowych, czyli tych gwarancjach, których istnienie narzuca na nas ustawodawca. Przykładowe te gwarancje to gwarancja celna, która zabezpiecza zobowiązania celne, czyli należności z tytułu ceł i innych opłat, podatków granicznych związanych z przywozem towaru na terytorium danego kraju. Proszę Państwa, gwarancje bankowe zgodnie z ustawą są gwarancjami bezterminowymi. W związku z tym wystawienie takiej gwarancji muszą mieć Państwo przewidziane w umowie z nami, a więc jeżeli Państwo potrzebują takiej gwarancji, należy się skontaktować z Państwa opiekunem i tutaj wnieść o możliwość wystawiania gwarancji bez terminu ważności. Kolejnym typem gwarancji ustawowej jest gwarancja tranzytowa. Tu z kolei chodzi o zapłatę zabezpieczenia należności od towarów przewożonych w tranzycie przez terytorium danego kraju. Chodzi o zapłatę czy pobór ceł, natomiast ona obejmuje jedną lub wiele procedur tranzytowych. Te gwarancje również mają charakter bezterminowy, ale mało tego, one są również na ściśle określonym w ustawie wzorze, czyli tutaj dodatkowo jeszcze trzeba skorzystać z tej treści przewidzianej w ustawie. Gwarancje tranzytowe, tak jak powiedziałam, są bezterminowe, czyli tutaj również potrzeba zgody naszego banku na wystawianie tego typu gwarancji. Kolejnym przykładem gwarancji ustawowej jest gwarancja od wypłaty nagród w grach losowych, tak zwane gwarancje loteryjne. Ja osobiście bardzo lubię ten rodzaj gwarancji. Dobrze się kojarzą z, prawda, możliwością wygrania w jakimś konkursie. Rzeczywiście nasze konkursy w naszym kraju, czy loterie, one są zabezpieczane gwarancjami. Mają one zagwarantować to, że rzeczywiście
się do otrzymania przez zwycięzców dojdzie, do otrzymania tej nagrody przez zwycięzców dojdzie, a odpowiednie podatki z tego tytułu zostaną zapłacone. Te gwarancje mają ściśle określony wzór. Natomiast ciekawostką jest też to, że one są terminowe, natomiast ich termin kończy się dokładnie 6 miesięcy później niż kończy się loteria. Czyli przykładowo, jeśli loteria trwa do końca grudnia, to do końca czerwca kolejnego roku powinna być ważna ta gwarancja, bo to jest ten okres, jakby kiedy ma czas, jest czas na rozliczenie tej loterii. Kolejnym typem gwarancji jest gwarancja akcyzowa. Gwarancje akcyzowe, czyli gwarantuje pokrycie jednego lub wielu zobowiązań podatkowych. Gwarancje akcyzowe również są gwarancjami bezterminowymi, więc tutaj znowu będzie potrzebna zgoda beneficjenta i dopisanie do banku i dopisanie do umowy państwa z nami odpowiedniego typu gwarancji. Jeszcze jedną gwarancję ustawową, o której chciałabym wspomnieć, jest to gwarancja stanowiąca zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ustawie o odpadach, czyli tak zwana gwarancja odpadowa. Te gwarancje wystawiamy na zlecenie podmiotów, których działalność może potencjalnie nieść negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Na przykład mogą to być zakłady produkujące farby albo zakłady, które zajmują się transportem lub składowaniem odpadów, tak? Czyli taka działalność, która może negatywnie wpłynąć na środowisko. Gwarancja odpadowa zabezpiecza roszczenie beneficjenta, które powstało w przypadku wystąpienia tych negatywnych skutków w środowisku naturalnym. Gwarancje odpadowe mogą mieć charakter bezterminowy lub też terminowy. Nie ma tutaj też takiego ścisłego wzoru, więc te gwarancje jakby są negocjowane z beneficjentem. Często wystawiane są na konkretny okres przewidziany na przykład na 2 lata i następnie odpowiednio wcześniej są one przedłużane. Proszę Państwa, myślę, że dosyć dokładnie omówiłyśmy te najbardziej popularne rodzaje gwarancji bankowych. Natomiast teraz chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się cyklowi życia takiej gwarancji. Najlepiej zobaczyć go na naszym tutaj schemacie. W związku z tym na początku pierwszym tym elementem jest kontrakt, który pojawia się między państwem a beneficjentem i który jest tym dokumentem źródłowym, o którym dzisiaj już nieraz wspominałam. Kontrakt zakłada zabezpieczenie interesów beneficjenta w postaci gwarancji bankowej. W związku z tym przychodzą państwo do nas ze zleceniem udzielenia takiej gwarancji. Nasz bank udziela gwarancję, która finalnie trafia do beneficjenta albo za pośrednictwem banku beneficjenta, czyli tym SWIFT-em, albo bezpośrednio do beneficjenta. Możemy też ją wysłać do państwa i państwo przekażą beneficjentowi. Taka gwarancja musi być dostarczona do beneficjenta. I na tym etapie jakby większość życia gwarancji się kończy. Tutaj najczęściej państwo oczywiście wykonują swoje zobowiązania. Kontrakt jest zrealizowany z sukcesem i gwarancja po pewnym czasie zgodnie z jej założeniami wygasa. Tak najczęściej się dzieje, natomiast zdarzają się sytuacje niestety, kiedy beneficjent stwierdzi, że nie wywiązali się państwo właściwie ze swoich zobowiązań i prześle do banku roszczenie. Roszczenie składa za pośrednictwem swojego banku, który potwierdza podpisy i reprezentację beneficjenta lub też notariusz dokonuje takich czynności. To wszystko jest zawarte w treści gwarancji bankowej i takie żądanie roszczenia trafia ostatecznie do naszego banku. My oczywiście rozpatrujemy je i jeżeli okaże się, że to roszczenie jest zgodne z zapisami w treści gwarancji, to wówczas dokonujemy wypłaty. Wypłaty środków na konto w banku beneficjenta, natomiast beneficjent potem te środki wypłaca, a my wracamy do państwa z regresem. A teraz tak dla odmiany opowiemy kilka ciekawostek, jeżeli chodzi o gwarancje bankowe. Często państwo nas o to pytają, zebrałyśmy więc taką bazę wiedzy, która może państwu się tutaj przydać w przyszłości. Pierwsze zagadnienie dotyczy gwarancji udzielonej za zobowiązania strony trzeciej.
Zgadza się Państwo, proszę Państwa, możemy wystawić gwarancję, gdzie Państwo będą zleceniodawcą, ale nie będzie Państwa w tej gwarancji widać, czyli nie wystąpią Państwo jako strona tej gwarancji, w treści gwarancji. Gwarancję możemy wystawiać za zobowiązania strony trzeciej w przypadku, kiedy ta strona trzecia jest podmiotem kapitałowo powiązanym z Państwa spółką, to jest pierwszy przypadek, lub drugi przypadek wtedy, kiedy mają Państwo zapis w umowie z nami, że mogą Państwo wystawiać gwarancję, zlecać gwarancję, gdzie będzie ona wystawiona za zobowiązania podmiotów strony trzeciej i będą one w tej umowie wymienione. Czyli w tych dwóch przypadkach gwarancje mogą być wystawione za zobowiązania strony trzeciej i nie będą Państwo w treści gwarancji widoczni. Drugie zagadnienie, gwarancja zabezpieczająca zobowiązania konsorcjum. Oczywiście może się zdarzyć tak, że Państwo są członkami lub liderem konsorcjum i w umowie tak jest to wskazane i wówczas możemy wystawić gwarancję również za konsorcjum, czyli będziemy wymieniać te firmy, które biorą udział w tym konsorcjum i wskażemy, kto jest liderem konsorcjum, czy kto jest tutaj partnerem tego konsorcjum. Więc taka możliwość jak najbardziej istnieje. A skoro może być kilku konsorcjantów, to może być również kilku beneficjentów. O to również często pytają Państwo, czy gwarancja może mieć kilku beneficjentów. Oczywiście jak najbardziej może, jeżeli tak stanowi kontrakt, no to tutaj my się do tego oczywiście dopasujemy. Tylko tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewien istotny fakt. Jeżeli mamy kilku beneficjentów, to od razu musimy wskazać w gwarancji, jak ma wyglądać potencjalne żądanie zapłaty, czyli kto jest uprawniony do jego złożenia. Załóżmy, że mamy spółkę A i spółkę B, obaj są zwani beneficjentem. Jeżeli obaj zwani są beneficjentem, to oznacza, że obie spółki muszą podpisać żądanie zapłaty, a ich banki muszą potwierdzić to podpisy. Czyli to jest taki jeden dokument wspólny. Miałam kilka lat temu taką sytuację, że było trzech beneficjentów z trzech różnych krajów i to żądanie naprawdę przez kilka dni krążyło po całej Europie. Były zbierane podpisy, były potwierdzane te podpisy i dopiero wtedy to żądanie finalnie dotarło do banku. Czyli takie okoliczności, takie sytuacje również mają miejsce. Czasami jednak, jeżeli kontrakt tak stanowi, można wskazać jednego beneficjenta, jedną spółkę, jako tą uprawnioną do złożenia żądania zapłaty. Czyli powiedzmy mamy spółkę A, B i C, którzy są beneficjentem, ale w treści gwarancji wyraźnie wskazano, że żądanie zapłaty może tylko złożyć spółka A. I wtedy jasna sprawa, że bank nie przyjmie żądania od spółki B czy spółki C. Warto to dokładnie doprecyzować na etapie wystawienia gwarancji, żeby potem nie było wątpliwości, od kogo żądanie zapłaty bank powinien przyjąć. Kolejne zagadnienie, o którym chciałabym wspomnieć, to objęcie gwarancją zobowiązań powstałych wcześniej. Co do zasady, gwarancja obowiązuje od dnia jej wystawienia lub od daty wskazanej w treści gwarancji w przyszłości. Bardzo wąskim zakresie przypadków możemy zgodzić się na takim wyjątkowych sytuacjach, możemy zgodzić się na wystawienie gwarancji obejmującej zobowiązania powstałe wcześniej. Zgodnie z naszym regulaminem możemy się cofnąć góra 30 dni, więc tutaj nie możemy wystawić gwarancji obejmującej zobowiązania kilka lat wstecz, jedynie te góra 30 dni. To jest wykorzystywane, ta furtka jest wykorzystywana w przypadku, kiedy na przykład mają Państwo gwarancję najmu w naszym banku i po prostu w ferworze przygotowań wakacyjnych, wyjazdów, zapomnieli Państwo tej gwarancji przedłużyć. Ta gwarancja wygasła przykładowo 2 tygodnie temu. No i teraz tutaj beneficjent zgłosił się do Państwa z przypomnieniem, że no nie ma zabezpieczenia. Kontrakt nakłada na Państwa obowiązek ciągłości zabezpieczenia i wtedy rzeczywiście my taką gwarancję możemy wystawić. I tu zwracam uwagę, nie wpisz data na samej górze gwarancji Warszawa dnia, to będzie data bieżąca, ponieważ my wydajemy w tym dniu dokument, więc ta data będzie taka sama, jaka jest na bieżąco. Natomiast my wpiszemy w treści gwarancji, że ta gwarancja obejmuje zobowiązania, nie jest ważne, ale obejmuje zobowiązania powstałe od dnia i tu wpiszemy tą datę wsteczną. Tylko tak jak wspomniałam, jest to naprawdę wyjątkowa sytuacja. Starajmy się jednak
te gwarancje wystawiać z datą bieżącą lub z datą przyszłą. Wspominałam również na początku, że chciałybyśmy zwrócić Państwu uwagę na kilka istotnych klauzul, które znajdują się w gwarancji bankowej. Najważniejsza według mnie klauzula w treści gwarancji bankowej jest to tak zwana klauzula identyfikacyjna. I ona jest ważna dla każdej ze stron, chociaż chyba nie każda ze stron jest tego świadoma. Proszę Państwa, ta klauzula, którą Państwo w tej chwili widzą na ekranie, ona definiuje, w jaki sposób ma zostać złożone żądanie zapłaty, w jakiej formie będzie ono przyjęte. I teraz tak, ona jest ważna dla zleceniodawcy, czyli dla Państwa, dlatego że mają Państwo pewność, że bank przyjmie tylko żądanie, które spełnia te warunki opisane w tej klauzuli. Tak? Czyli bank dokładnie wie, co ma sprawdzić, w jaki sposób zweryfikować żądanie i dopiero wtedy dokona wypłaty. Dlatego jako dla Państwa, jako dla zleceniodawcy istnienie tej klauzuli w treści gwarancji powinno być niezwykle istotne. Następnie beneficjent. No tutaj dla beneficjenta ten zapis gwarancji jest kluczowy, bo jest to dla niego po prostu instrukcja, jak to żądanie zapłaty ma wyglądać. I tutaj chciałabym powrócić do początku prezentacji, kiedy mówiłam Państwu o bezwarunkowości lub warunkowości gwarancji. Powiedziałam, że powrócę do tego tematu właśnie przy okazji klauzuli identyfikacyjnej. Teraz właśnie chciałabym to zrobić. Zdarzyły nam się takie zarzuty ze strony beneficjenta, gdzie mówił, że ma w umowie napisane, że ma być to gwarancja bezwarunkowa, a on utrzymuje tutaj jakieś dodatkowe warunki, jakie musi spełnić, czyli musi iść do swojego banku, potwierdzać podpisy czy reprezentację i to dla niego już jest gwarancją warunkową. Otóż nie, warunkowość gwarancji oznacza, że bank będzie wymagał otrzymania jakichś dodatkowych potwierdzeń czy dodatkowych dokumentów, a nie tylko oświadczenia beneficjenta o tym, że ta kwota jest mu należna. Jeżeli ta klauzula się pojawia, to ta klauzula tak naprawdę tylko definiuje, w jaki sposób bank ma zweryfikować tutaj fizycznie zweryfikować żądanie zapłaty, czyli sprawdzić, czy osoby uprawnione składają to żądanie zapłaty. Natomiast jest to całkowicie niezależne od tego, czy gwarancja jest warunkowa, czy bezwarunkowa, bo jak widzą Państwo w tej treści gwarancji wymagane jest jedyne oświadczenie beneficjenta, czyli dalej ta gwarancja jest gwarancją bezwarunkową. I również dla banku klauzula identyfikacyjna jest niezwykle istotna, ponieważ my jako bank dzięki tej klauzuli wiemy dokładnie, w jaki sposób mamy zweryfikować to żądanie, czego będziemy wymagać, czy będzie to weryfikacja podpisów, w jaki sposób mamy zweryfikować te podpisy. Także dla nas to jest też taki drogowskaz. Dlatego tak ważne jest, aby w każdej gwarancji bankowej ta klauzula identyfikacyjna rzeczywiście się pojawiła. Więc jeżeli beneficjenci będą chcieli ją usunąć, to warto przypomnieć im o tym, wspomnieć, że w ich interesie jest, aby ta klauzula w treści gwarancji się znajdowała. Kolejna klauzula w treści gwarancji to klauzula regulująca przenoszalność praw z gwarancji, czyli tak zwana cesja praw. Proszę Państwa, w naszych standardowych zapisach mamy takie zdanie, że uprawnienia z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone bez pisemnej zgody banku, czyli tak domyślnie ta gwarancja jest nieprzenoszalna. I tutaj bardzo często beneficjenci chcą to zmienić, natomiast jest to dla Państwa niekorzystne. Z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze dlatego, że jeżeli gwarancja nie może być przenoszona, to tak naprawdę Państwo od początku do końca życia gwarancji są pewni i wiedzą, kto jest beneficjentem tej gwarancji. Przenoszenie praw z gwarancji, czyli zmiana beneficjenta, jest tak naprawdę trochę poza Państwem. Państwo do końca nie mają na to wpływu, ale jednak warto mieć wpływ na to, kto będzie ewentualnie żądał wypłaty środków z tej gwarancji, czyli tak naprawdę od Państwa. Druga sprawa to to, że obsługa cesji praw z gwarancji jest usługą płatną, której koszty również ponoszą Państwo. Więc co do zasady sugerujemy pozostawienie gwarancji bez możliwości cesji. Natomiast praktyka rynkowa dowodzi, że 95% gwarancji najmu to gwarancje, które zawierają, dopuszczają cesję. Takie mamy czasy. Rzeczywiście właściciele galerii handlowych często sprzedają swoje prawa do tych galerii.
Następują duże zmiany na rynku w tym zakresie. W związku z tym rzeczywiście już na etapie negocjowania treści gwarancji najmu bardzo często beneficjenci oczekują, że z góry będziemy dopuszczali cesję praw z gwarancji, czyli zmiany beneficjenta gwarancji. Oczywiście my to rozumiemy, dopasowujemy się do tych okoliczności rynkowych i te gwarancje z klauzulą cesji również wystawiamy. Tylko wtedy zależy nam, żeby ten zapis o cesji był dokładnie doprecyzowany. Musi zawierać podstawowe elementy, czyli musi być wskazane, na kogo przenosimy, możemy przenieść te prawa. Bardzo zależy nam, aby cesja była dokonywana w całości. Chcemy uniknąć sytuacji, kiedy będziemy mieli kilku beneficjentów, żeby potem nie było problemu przy żądaniu zapłaty, czy wątpliwości przy żądaniu zapłaty, kto w jakim stopniu może to żądanie złożyć. Czyli zwracamy uwagę, żeby cesja była w całości i tylko wraz z przeniesieniem, z prawami wynikającymi z umowy, z przeniesieniem lub bez, tutaj akurat to zależy od typu gwarancji. Następnie wskazujemy, że zawiadomienie o cesji praw z gwarancji powinno być do nas przesłane w taki sam sposób jak żądanie zapłaty, po to, żebyśmy byli w stanie zweryfikować to zawiadomienie, czy jest ono słuszne i czy rzeczywiście mamy możliwość zmiany i prawo zmiany beneficjenta. I jeszcze jedna kwestia. W przypadku gwarancji, które są gwarancjami zawierającymi cesję, wymagamy, aby podlegały one pod prawo polskie, ale również, żeby sąd był wskazany właściwy dla siedziby banku lub ewentualnie dla miasta stołecznego Warszawy. Jest to istotne, to jest jakby tak naczynie powiązane, dlatego że wyobraźmy sobie sytuację, że będziemy mieli gwarancję zawierającą cesję, możliwość cesji i będzie tam napisane, że mamy sąd polski, mamy prawo polskie, a sąd właściwy dla beneficjenta. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że beneficjent się zmienia na podmiot chiński. I wtedy mamy zgodnie z treścią gwarancji, mamy gwarancję podlegającą pod prawo polskie, ale tylko sądy w Chinach mogą tutaj orzekać. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, dlatego tutaj zawsze zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku gwarancji, które dopuszczają cesję, musimy wskazać tą siedzibę dla banku lub dla miasta stołecznego Warszawy, żeby pozostać na terytorium tutaj kraju. Następnie zwracam Państwa uwagę na zapis o ilości dni na wypłatę. W naszych standardowych wzorach znajduje się informacja, że bank ma 14 dni na dokonanie wypłaty, licząc od momentu wpływu żądania do banku. Nie wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć takiego żądania w znacznie krótszym czasie, bo oczywiście jesteśmy, ale tutaj chodzi o zabezpieczenie tak naprawdę Państwa interesów. Więc jeżeli jest taka możliwość, prosimy jednak tutaj pozostać przez tych 14 dniach. Dlaczego? Dlatego, że 14 dni jest to okres, który fizycznie mają Państwo czas na podjęcie negocjacji z beneficjentem. Być może uda się Państwu z beneficjentem porozumieć na spokojnie i wówczas on to żądanie zapłaty wycofa. Druga sprawa, w ciągu 14 dni mają Państwo realną możliwość otrzymania ewentualnego zakazu sądowego wypłaty. W tym terminie nie będzie to na pewno możliwe. My będziemy tu starali się tą wypłatę dokonać oczywiście w terminie, jednak będziemy Państwem się w razie potrzeby kontaktować, pytać się, czy jest możliwość i są jakieś perspektywy na wycofanie żądania. Damy Państwu ten czas na podjęcie tych działań. Natomiast jeżeli beneficjent tutaj naciska na skrócenie tego okresu, to warto wiedzieć, że minimalny okres, na który godzimy się w treści gwarancji, to 5 dni roboczych na wypłatę lub 7 dni kalendarzowych. Następnie chciałabym jeszcze jedną, ostatnią klauzulę omówić, mianowicie prawo, jakim podlega gwarancja i właściwość sądu. Już trochę o tym wspomniałam. Co do zasady my piszemy, że gwarancja podlega pod prawo polskie i sąd właściwy dla banku. Jeżeli beneficjent bardzo chce, żeby to było sąd właściwy dla jego siedziby, to ewentualnie możemy się na to zgodzić pod warunkiem, że gwarancja nie przewiduje cesji.
godzimy się na to w wyjątkowych sytuacjach, ale ostatnio miałam taką sytuację, kiedy beneficjent po prostu uzasadnił to tym, że jego zdaniem sądy w Warszawie są przeciążone, a u niego w Gdańsku trochę mniej. W związku z tym chciałby, żeby to ewentualnie sądy w Gdańsku tutaj rozpatrywały ewentualne spory. Nie dam rozstrzygać, prawda, czy ten argument był właściwy, czy tak zupełnie jest, ale w tym przypadku jak najbardziej zgodziliśmy się wtedy na wystawienie tej gwarancji z podporządkowaniem sądowi w Gdańsku. Natomiast jeżeli, tak jak wspominałam już jakiś czas temu na początku, jeżeli chcemy wystawić gwarancję pod, beneficjent chce gwarancję pod prawo obce, na przykład tutaj wrócę do przykładu beneficjenta z Włoch, jeżeli ten beneficjent z Włoch chciałby tą gwarancję pod swoje prawo włoskie, bo po prostu je zna, nie zna polskiego, to tutaj możemy zaproponować rozwiązanie w postaci regwarancji. Regwarancja jest wydaje się być dosyć skomplikowana, dlatego najlepiej omówić ją na schemacie. Tutaj pojawia się dodatkowy bank. Zaczynamy tak samo jak w przypadku gwarancji, czyli kontrakt między beneficjentem, tym najczęściej zagranicznym, a państwem, czyli naszym klientem. I w tym przypadku ten kontrakt również stanowi, że ma być wystawiona gwarancja bankowa. Gwarancja bankowa podporządkowana pod prawo włoskie. To ten nasz przykład, więc do niego będę się odnosić. Co wtedy? Nasz bank kontaktuje się z BNP Paribas, naszym odpowiednikiem, we Włoszech. My jesteśmy grupą, która jest obecna na całym świecie, dlatego nie mamy tutaj zbytnich problemów z kontaktem z bankiem działającym lokalnie na danym rynku. BNP jest obecna w większości krajów, także tutaj nie jesteśmy otwarci na wystawienie regwarancji, nie mamy tutaj z tym problemów. Najczęściej beneficjent przedstawia treść gwarancji lokalnej, jaką by chciał, lub ewentualnie prosi o gwarancję lokalną, treść gwarancji lokalnej. Te gwarancje często są w innych językach, może to być również gwarancja w języku włoskim. My kontaktujemy się z bankiem we Włoszech, którym po prostu tutaj negocjujemy tę treść gwarancji. Jeśli wszystkie strony się zgodzą na treść gwarancji, czyli zarówno bank włoski, państwo, my i bank lokalny, bank beneficjenta, to wówczas taką gwarancję jesteśmy w stanie wystawić. Tylko nasz bank wystawia tak zwaną regwarancję, więc państwo zlecają nam wystawienie regwarancji, którą najczęściej podporządkowujemy pod URDG, i następnie my wystawiamy tą regwarancję na rzecz banku lokalnego. I ten bank lokalny wtedy wystawia już tą gwarancję, on jest tym wystawcą lokalnej gwarancji, już wtedy w tym języku, jakim sobie życzył beneficjent i w tym i pod to prawo ta gwarancja jest podporządkowana. I tutaj jakby cykl życia gwarancji i regwarancji się kończy, gwarancja wygasa danego dnia, ta gwarancja lokalna, natomiast nasza regwarancja wygasa 15 dni później. Jest tak dlatego, że jeżeli dojdzie do złożenia żądania zapłaty, to bank lokalny dokona tej wypłaty i musi zdążyć wrócić do nas z regresem, w związku z tym te 15 dni jest tutaj kluczowe. Beneficjent, jeżeli dojdzie do tej sytuacji, rzeczywiście beneficjent będzie chciał złożyć żądanie zapłaty, to składa je w tym banku lokalnym, na rynku włoskim, bo to on wystawił tą gwarancję finalną. To żądanie jest rozpatrywane przez ten bank lokalny. Jeśli on uzna, że to żądanie jest przygotowane, złożone prawidłowo, wówczas bank dokonuje wypłaty, a do nas przesyła taką informację, że miało miejsce roszczenie, że on dokonuje wypłaty i my wówczas dokonujemy tutaj zapłaty kwoty roszczenia do tego banku lokalnego, a do państwa wracamy z regresem. Na tym mniej więcej polega istota regwarancji. Jak widzą państwo, jest tutaj dodatkowy bank tutaj jakby zaangażowany w tą transakcję. Mało tego, czasami dwa, bo zależy jak, w jakim kraju będziemy realizować tę transakcję. Jednakże nie ma się tutaj czego obawiać. Regwarancje również są bardzo często obsługiwane przez nasz bank. Jedyne co, to na etapie kontraktu warto już ustalić z drugą stroną, z beneficjentem, kto będzie pokrywał koszty, prawda? Po której stronie, czy na przykład czy banku lokalnego, czy koszty banku lokalnego przejmie na siebie beneficjent, czy też państwo. Takie rzeczy dobrze jest już na etapie kontraktu ustalić.
Aby nasz bank mógł wystawić gwarancję, musi otrzymać od państwa zlecenie wystawienia gwarancji. Takie zlecenie może być w formie papierowej, podpisane tradycyjnie lub podpisane przez osoby reprezentujące dany podmiot przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Inną formą złożenia zlecenia i rozwiązaniem, które my jak najbardziej państwu polecamy i zachęcamy do korzystania, jest nasza platforma Go Online Business. Dlaczego zachęcamy państwa do korzystania z naszej platformy? Ponieważ za jej pośrednictwem możecie państwo złożyć zlecenia otwarcia nowej gwarancji lub wystawienia zmiany do już funkcjonującej gwarancji w naszym banku. Posiadacie państwo dostęp do wszystkich aktywnych gwarancji w naszym banku, do wszystkich pobranych i przyszłych prowizji dotyczących danej gwarancji. Składając zlecenie, widzicie wysokość dostępnego salda linii kredytowej oraz widzicie państwo wszystkie cesje i roszczenia dotyczące każdej gwarancji. Po wypełnieniu zlecenia wystawienia gwarancji możecie państwo przesłać je do weryfikacji przez pracownika banku lub zlecić przygotowanie draftu gwarancji przez pracownika banku. Ale możecie państwo również samodzielnie, i jest to opcja bezpłatna, wygenerować wzór standardowej gwarancji naszego banku, który możecie państwo wysłać beneficjentowi do akceptacji. Zatem nasz proces jest w pełni zautomatyzowany i pozwala wystawić gwarancję bez użycia papieru. Przy użyciu platformy Go Online Business możecie państwo złożyć wniosek o wystawienie gwarancji. Możecie samodzielnie wygenerować wzór standardowej gwarancji i wysłać ją do akceptacji beneficjenta. Możecie państwo wybrać jako formę wystawienia gwarancji dokument elektroniczny. My taką gwarancję wystawimy i wyślemy do państwa w formie dokumentu PDF. Wyślemy na wskazany przez państwa adres mailowy. Zatem cały proces może odbyć się online i bez użycia papieru. I takie rozwiązanie również bardzo państwu polecamy. Dla gwarancji, która jest ważna w naszym banku, można wystawić zmianę, ale nie może być to zmiana niekorzystna dla beneficjenta. Czyli na przykład obniżenie kwoty gwarancji lub skrócenie terminu jej ważności. Działając wyłącznie na zlecenie naszego klienta oraz bez zgody beneficjenta, najczęściej wystawiamy aneksy do gwarancji, które podwyższają ich kwotę lub przedłużają termin ważności gwarancji. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że warunki kontraktu ulegną zmianie i będziecie państwo mogli obniżyć kwotę gwarancji lub skrócić termin obowiązywania tej gwarancji, to my taką zmianę do gwarancji możemy wystawić, ale po uprzednim otrzymaniu od beneficjenta pisemnej zgody na zmianę warunków gwarancji. Taka zgoda od beneficjenta musi być podpisana przez osoby reprezentujące beneficjenta i dostarczona do naszego banku w taki sam sposób jak żądanie zapłaty, czyli za pośrednictwem banku beneficjenta wraz z potwierdzeniem podpisów i reprezentacji beneficjenta lub takie pismo mogą również podpisać osoby reprezentujące beneficjenta zgodnie z KRS przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taki dokument my będziemy mogli samodzielnie zweryfikować, potwierdzić reprezentację beneficjenta i na podstawie tak otrzymanej zgody beneficjenta możemy wystawić aneks, który na przykład obniża kwotę gwarancji lub na przykład skraca termin jej ważności. Teraz chciałabym, żeby państwo postawili się w roli beneficjenta gwarancji. To jest dosyć istotne, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę w treści gwarancji z punktu widzenia beneficjenta. Więc tak, jeżeli państwo otrzymają do weryfikacji gwarancję, zanim ją państwo zatwierdzą, warto jako beneficjent, warto sprawdzić wszelkie dane, czyli nazwę, prawda, państwa adres, dane zleceniodawcy, a także numer i przedmiot zabezpieczonego dokumentu. Ten numer jest dosyć istotny, bo jeżeli państwo się jako beneficjent powołają się w żądaniu na numer umowy i ten numer będzie inny lub data zawarcia będzie inna niż ta data, która
czy numer podany w treści gwarancji, to jest podstawa do odrzucenia żądania. Także te dane naprawdę muszą być dokładnie zweryfikowane. Następnie sprawdzamy kwotę gwarancji, oczywiście zapis słowny i liczbowy. Obie te informacje muszą być tożsame i muszą być zgodne z kontraktem, który Państwo podpisują. Następnie termin ważności gwarancji. Sprawdzają Państwo jako beneficjent również, czy ten termin przypada na dzień roboczy, dlatego że muszą mieć Państwo, szczególnie jako beneficjent, możliwość złożenia tego żądania w ostatnim dniu ważności gwarancji. Następnie sprawdzamy dodatkowe dokumenty wymagane przy żądaniu. Jeśli ta gwarancja jest warunkowa, no to wtedy tutaj te dokumenty powinny być wymienione. Z punktu widzenia beneficjenta lepiej, żeby gwarancja była gwarancją bezwarunkową. Później sprawdzają Państwo prawo i sądownictwo. Oczywiście najlepiej, żeby dla beneficjenta, żeby to prawo było mu znane, czyli z jego kraju, i również sądownictwo, sąd jak najbliżej. Później zwracamy uwagę na ewentualną kwotę, redukcję kwoty. Jeżeli umowa tak przewiduje, no to tutaj również to powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści gwarancji. No i patrzymy na zapis o cesji. Jeżeli są Państwo beneficjentem i wiedzą Państwo, że nie ma tutaj, nie planują Państwo zmiany beneficjenta, warto, aby ta gwarancja była nieprzenaszalna, żeby Państwo byli jedynym podmiotem upoważnionym do złożenia żądania zapłaty z tej gwarancji. Chciałybyśmy również wspomnieć o zielonej polityce naszego banku. Państwo pewnie słyszeli, nasz bank jest bankiem zielonych zmian i również ten aspekt znajduje odzwierciedlenie w gwarancjach bankowych. Nasz bank podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania wszelkich projektów związanych z wydobyciem węgla, budową nowych elektrowni węglowych. Nie wspieramy również branży tytoniowej. Natomiast istotne jest to, że wystawimy gwarancję, jeśli dany beneficjent działa w sektorze energetyki węglowej, ale aktywnie jest zaangażowany w przechodzenie na odnawialne źródła energii. Dlatego nie możemy z góry skreślić tutaj, prawda, stwierdzić, że na pewno gwarancji dla danego podmiotu powiązanego z branżą węglową nie wystawimy. Zapraszamy Państwa zawsze do indywidualnego kontaktu z nami. My najczęściej tego samego dnia jesteśmy w stanie Państwu udzielić informacji, czy ten podmiot, ten beneficjent jest dla nas do przyjęcia, jeżeli rzeczywiście może mamy takie możliwości, narzędzia, żeby zweryfikować, czy ten podmiot przechodzi na te odnawialne źródła energii. I wtedy taką gwarancję oczywiście wystawimy. Podchodzimy do tego tematu bardzo indywidualnie, dlatego zawsze zapraszamy do zadawania pytań w tym temacie. Miałam taką sytuację jakiś czas temu. Gwarancja była rzeczywiście na firmę, która od razu kojarzy się wszystkim z energetyką węglową, z branżą węglową. Natomiast chodziło w tej gwarancji o ułożenie kostki brukowej na parkingu przed siedzibą zarządu tej spółki. No i w tym przypadku oczywiście tą gwarancję wystawiliśmy. No, budując parking nie wpływamy negatywnie na środowisko, więc tutaj ta gwarancja była wystawiona. Proszę Państwa, teraz czas na Państwa pytania. Zachęcamy do jego zadawania, jesteśmy tutaj dla Państwa. W związku z tym te pytania, mamy nadzieję, że się pojawią. To ja zaczynam. Proszę bardzo. Ile czasu bank potrzebuje na wystawienie gwarancji? Jeżeli nasz klient posiada z nami zawartą umowę, w ramach której może wystawiać gwarancje bankowe, to wystawienie gwarancji o standardowej treści naszego banku to jest jeden dzień roboczy. Czyli we wtorek nasz klient składa zlecenie, w środę gwarancja jest wystawiona. Jeśli jest to gwarancja elektroniczna, no to w środę ta gwarancja zostanie wysłana do Państwa mailem. Jeśli jest to gwarancja o treści niestandardowej, wystawienie takiej gwarancji trwa 2 dni robocze, czyli zlecenie, które zostanie złożone do nas we wtorek, zostanie zrealizowane w czwartek, czyli otrzymacie Państwo taką gwarancję elektroniczną w czwartek, a przesyłkę kurierską, jeżeli będzie to gwarancja papierowa, wyślemy do Państwa w czwartek. Czyli albo jeden dzień roboczy dla standardu, 2 dni robocze dla gwarancji o treści niestandardowej.
Tak, tutaj istotne jest dotrzymanie tutaj warunków umowy, tak? Czyli musimy mieć zawsze tutaj zabezpieczenia, aktualne zabezpieczenia państwa umowy z nami. To jest niezwykle istotne, ponieważ to jest taki czynnik, który może spowolnić wystawienie gwarancji. W innym przypadku, prawda, te gwarancje są dokładnie w takim terminie wystawiane. Czasami może się zdarzyć, że umowa dodatkowo, że gwarancja dodatkowo wymaga jakichś dodatkowych zgód ze strony banku, czy właśnie ustalenia, czy taką gwarancję możemy wystawić. Wtedy zajmuje to, ale to też może się wydłużyć ten czas, ale też nie wiadomo jak długo. Także tutaj kluczowe jest, żeby te zabezpieczenia umowy państwa z nami były dopełnione i wtedy nasza w tym głowa, żeby ta gwarancja była wystawiona jak najszybciej. Kolejne pytanie, czy bank przygotowuje projekty gwarancji dla klientów? Proszę państwa, jeżeli chodzi o projekty gwarancji, to mamy tutaj kilka możliwości. Jeżeli gwarancja ma być na naszym standardowym wzorze, a mają państwo dostęp do Go Online Business, to serdecznie zachęcamy do tego, żeby wzór wygenerowali państwo sobie automatycznie, za darmo, od razu, od ręki. Jest to możliwe przez nasz system. Wtedy wypełniają państwo zlecenie udzielenia gwarancji. Tak jakby chcieli państwo do nas wysłać, tylko nie wysyłają je państwo do nas, tylko tam jest taki przycisk wygeneruj projekt. Tak, generuj. Wygeneruj projekt, dokładnie. Generuj draft, być może. Draft, przepraszam, być może draft. Generalnie wygeneruj ten dokument i on wtedy, jak państwo uzupełnią kwoty, daty beneficjenta, to to wszystko przeniesie się do wygenerowanego przez państwa dokumentu w postaci PDF. Mogą państwo go sobie od razu pobrać, zapisać i następnie wysłać do beneficjenta i taką treść gwarancji wtedy beneficjent może przeanalizować, zaakceptować bądź też nie. Natomiast jest też tam możliwość przez nasz system zlecenia przygotowania draftu. Wtedy wysyłają państwo do nas. Te drafty przygotowujemy bodajże też w 2 dni robocze i taki draft będzie wtedy przygotowany dla państwa już w wersji Wordowskiej, czyli takiej wersji edytowalnej, mogą państwo również, i to będzie nasz standard, lub też mogą państwo również załączyć niestandardową treść gwarancji, którą beneficjent państwu przedstawił i oczekuje takiej treści i my wtedy również taki draft przygotujemy, ewentualnie wprowadzimy zmiany, które wymaga nasz regulamin. Oczywiście uzasadnimy, z czego te zmiany wynikają. Ta treść wtedy jest przekazywana do państwa drogą mailową. Możemy ją negocjować z beneficjentem za pośrednictwem państwa. Także jak najbardziej nasz bank takie drafty przygotowuje. Wiemy, że to jest kluczowe w przypadku gwarancji. Warto jest też oczywiście taką gwarancję uzgodnić z beneficjentem przed jej wystawieniem, bo pamiętajmy, że gwarancje są nieodwołalne. Także już po wystawieniu takiej gwarancji nieraz często ciężko jest dokonać jakichś zmian. Dlatego lepiej zróbmy to już na etapie negocjowania draftu przed finalnym wystawieniem gwarancji. Czy można wystawić gwarancję z datą obowiązywania wcześniejszą niż data wystawienia? Opowiadała już o tym Liliana. Możemy gwarancję zawsze wystawiamy z datą bieżącą. Taka będzie zawsze widniała data. Ale możemy w gwarancji zawrzeć taki zapis, że nasza gwarancja obejmuje zobowiązania powstałe na przykład od dnia 1 maja 2023 roku. Takie sytuacje się zdarzają, kiedy potrzebujecie państwo mieć ciągłość zabezpieczenia i na przykład 1 maja został, może 1 maja to akurat nie, powiedzmy 2 maja został zawarty kontrakt z waszym kontrahentem i kontrahent oczekuje, że gwarancja będzie obejmowała zobowiązania, które powstały od dnia zawarcia kontraktu. To my możemy taki zapis dodać, więc jest to jak najbardziej możliwe. Poprosimy tylko państwa o złożenie oświadczenia, że na dzień złożenia zlecenia nie ma żadnych przesłanek do wypłaty z tej gwarancji. Ale jak najbardziej takie rozwiązanie jest w naszym banku możliwe i możemy takie zapisy stosować. Dokładnie. Kolejne pytanie. Jakie są ryzyka braku klauzuli identyfikacyjnej? Prośba powtórzenia. Tak, klauzule identyfikacyjne, czyli to nasz drogowskaz do tego, jak ma być złożone żądanie zapłaty. Brak klauzuli identyfikacyjnej powoduje, że bank teoretycznie może przyjąć każdy dokument, w którym będzie wskazany numer rachunku, informacja, że prosi, że ta osoba prosi o przelew, prawda, w związku z tą gwarancją. No,
To oczywiście takie sytuacje nie mają miejsca, ale generalnie klauzula identyfikacyjna warunkuje i określa, jak ma wyglądać żądanie zapłaty, w jaki sposób ma wpłynąć do banku i jakie będzie bank sprawdzał. Tak? Czyli będziemy weryfikować podpisy, reprezentację beneficjenta, czy będziemy to mieli potwierdzone przez bank, czy przez notariusza. Czyli dokładnie są te informacje mówiące o tym, jak takie żądanie powinno wyglądać, co powinno zawierać i na co bank powinien zwrócić uwagę. Teraz pewnie część z Państwa myśli sobie, że to, co tutaj mówię, jest nie do końca zgodne z prawdą, ponieważ zdarzają się gwarancje bez klauzuli identyfikacyjnej. Zdarzają się, proszę Państwa. Rzadko wyjątkiem są gwarancje na podmioty Skarbu Państwa. Zakłada się tutaj daleko, jest takie założenie, że jest to, prawda, podmiot, który budzi zaufanie. W związku z tym takie gwarancje czasami mogą nie zawierać klauzuli identyfikacyjnej. Szczególnie gminy tutaj mocno naciskają na to, żeby tej klauzuli identyfikacyjnej nie było, żeby nie musiały potwierdzać podpisów przez bank. Swój bank dokładnie. Czasami na takie ustępstwa możemy iść, wtedy wymagamy od Państwa dodatkowych oświadczeń. Nie rekomendujemy jednak tego rozwiązania. W przypadku podmiotów innych niż państwowe nie godzimy się na nie. Chodzi tu o zabezpieczenie Państwa interesów. Państwo również muszą wiedzieć, że to żądanie zapłaty bank rozpatrzy, prawidłowo sprawdzi i wypłaci, rzeczywiście będąc pewnym, że ten podmiot, który złożył żądanie zapłaty, jest uprawniony do otrzymania tych środków. Jak można anulować gwarancję elektroniczną? Wcześniejsze wyksięgowanie gwarancji elektronicznej jest możliwe tylko w jednej sytuacji, gdy beneficjent zwolni nas z zobowiązania wynikającego z takiej gwarancji. Takie zwolnienie musi być w formie pisemnego oświadczenia i oświadczenie to musi być podpisane przez beneficjenta zgodnie z jego reprezentacją i dostarczone nam albo tak jak żądanie zapłaty, czyli za pośrednictwem banku beneficjenta, lub takie oświadczenie beneficjenta może być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby, które reprezentują beneficjenta zgodnie z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więc w przypadku gwarancji elektronicznej nie funkcjonuje takie sformułowanie jak zwrot oryginału do banku. Nie ma takiej ścieżki wcześniejszego wyksięgowania gwarancji. Tylko i wyłącznie otrzymanie pisemnego oświadczenia od beneficjenta o zwolnieniu naszego banku z zobowiązania daje nam możliwość wcześniejszego zamknięcia gwarancji elektronicznej. Tu widzę dwa pytania. Nie wiem, które wybrać. Zacznę od tego drugiego. Czy bank może wystawić gwarancję bez klauzuli potwierdzania podpisów pod żądaniem wypłaty? Są beneficjenci, którzy tego wymagają. Proszę Państwa, ustawa nakłada na nas obowiązek wypłaty podmiotowi uprawnionemu. W związku z tym bank musi mieć możliwość zweryfikowania, czy wypłaca temu podmiotowi, który jest rzeczywiście beneficjentem gwarancji. Więc w jakiś sposób, jakieś narzędzia do tego musimy mieć. Ale standardowo rzeczywiście wymagamy potwierdzenia podpisów pod żądaniem, które dokonuje bank beneficjenta, dlatego że banki robią to, prawda, bez problemu. To jest jakby jedna z działalności banku. Natomiast są też inne jeszcze możliwości, które możemy alternatywnie zaproponować. Jeżeli beneficjent twierdzi, że nie chce, przykładowo, bo takie są najczęściej argumenty, beneficjent nie chce ponosić kosztów dodatkowych w związku z tym, że bank jego będzie dokonywał tych czynności. Możemy zaproponować wówczas, w treści gwarancji oczywiście musi znaleźć odzwierciedlenie, możemy zapisać, że to notariusz potwierdzi podpisy i reprezentację. Taka jest również możliwość. Przy czym zwracam uwagę od razu, notariusz, nie radca prawny ani adwokat. Dlatego, bo to często też się pojawia. W naszym kraju adwokat ani radca prawny nie mają takich uprawnień. Jedynie notariusz może dokonywać takich czynności. Także tutaj notariusz jest drugą opcją alternatywną. Argument pewnie taki będzie, że notariusz również kosztuje. Zgadzamy się z tym, więc mamy kolejną propozycję. Możemy również, jeżeli beneficjentem jest podmiot, który ma siedzibę w Polsce, posiada swój KRS. Możemy zaproponować również złożenie żądania zapłaty za pośrednictwem dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem kwalifikowanym. I ten dokument powinien być wówczas podpisany przez osoby, które widnieją w KRS-ie.
Tak? Czyli my sami w ten sposób możemy sobie potwierdzić, za pomocą podpisu elektronicznego potwierdzimy, że ta osoba jest uprawniona do reprezentowania spółki. Natomiast, rzeczywiście złożyła ten podpis, natomiast uprawnienia potwierdzimy poprzez sprawdzenie KRS-u. KRS są obecnie, przepraszam, ogólnie dostępne, także nie będziemy mieli z tym problemu. I to jest opcja darmowa, także tutaj już argumentu pewnie braknie, więc taką opcję również mamy. Trzeba tylko tutaj jakby zgłosić nam uwagi beneficjenta w tym zakresie na etapie przed wystawieniem gwarancji i wówczas tą jakby możliwości weryfikacji beneficjenta przy żądaniu zapłaty możemy poszerzyć, dołożyć dodatkowe opcje i wtedy zaspokoimy tutaj potrzeby beneficjenta w tym przypadku. Czy umieszczając w treści gwarancji, na przykład usunięcia VAT i usterek, klauzulę wejścia w życie po zwrocie zatrzymanej kaucji sprawia, że gwarancja jest warunkowa? To jest ta pierwsza część pytania i od razu powiem nie. To nie jest warunek, to sprawia, że gwarancja nadal jest bezwarunkowa. Zaraz jeszcze rozwinę tą myśl. Bo beneficjenci zwykle ten temat podnoszą. Nam, czyli wystawcy, zależy z kolei na tym, aby nie było podwójnego zabezpieczenia. No i bardzo słusznie. Po to w gwarancjach, na przykład usunięcia VAT i usterek, dodajemy zapis, że gwarancja wchodzi w życie w momencie, w którym beneficjent zwróci państwu zatrzymaną kaucję, wpłaci ją na państwa rachunek, żeby po pierwsze uniknąć właśnie podwójnego zabezpieczenia i żebyście państwo byli bezpieczni, czyli jeśli dojdzie do sytuacji, w której beneficjent wystawicie gwarancję, doręczycie ją beneficjentowi, a on nie odda, nie przeleje kaucji, no to wtedy gwarancja nie wejdzie w życie. I nawet jak beneficjent złoży nam żądanie z tytułu tej gwarancji, to my nie dokonamy wypłaty, bo gwarancja nie wejdzie w życie. Więc to nie sprawia ten zapis, że gwarancja jest warunkowa. To jest zapis dotyczący wejścia w życie gwarancji. Gwarancja nadal pozostanie bezwarunkowa, bo do wypłaty z tytułu tej gwarancji nadal będzie wystarczyło nam tylko złożenie przez beneficjenta oświadczenia, że wykonawca, czyli nasz klient, nie wywiązał się z warunków umowy. To pozostanie bez zmian. Temat kaucji dotyczy wejścia w życie gwarancji i tak jak tutaj jest słusznie zaznaczone, robimy to po to, aby uniknąć podwójnego zabezpieczenia. Kolejne pytanie. Czy do wystawienia gwarancji odpadowej wymagane są dodatkowe dokumenty? To jest ten wyjątek przy gwarancjach, gdzie rzeczywiście my od państwa tych dokumentów oczekujemy. Są to decyzja i pozwolenie, czy zezwolenie, prawda? I na początku nie zawsze państwo te dokumenty mają, więc na etapie wystawienia gwarancji my tam prosimy państwa o dostarczenie tych dokumentów w krótkim czasie. Zwykle wtedy, jeżeli państwo mają gwarancje odpadowe przewidziane w umowie, to tam jest też taka informacja, że trzeba takie decyzje, pozwolenia dostarczyć w terminie 14 dni. Postanowienie, tak. Tak, i my weryfikujemy te dokumenty. Pewnie państwo zauważyli, że jak generalnie zlecają nam państwo gwarancje, to my nie weryfikujemy umów. Tak? Czasami potrzebujemy, działamy na państwa zlecenie, czasami potrzebujemy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli SIFS-u przy gwarancjach wadialnych, żeby coś tam jeszcze sprawdzić, upewnić się, że ta gwarancja będzie przygotowana dokładnie tak, jak jest w specyfikacji. Ale w przypadku właśnie gwarancji odpadowych te dokumenty będą nam potrzebne, będziemy je sprawdzać, czy one są tutaj zgodne z naszą treścią gwarancji. Jeśli będzie im ich brakowało na etapie wystawiania gwarancji, będziemy się państwu przypominać, że muszą nam państwo te dokumenty dostarczyć. Jeśli gwarancja odpadowa będzie gwarancją terminową, będzie pomału mijał ten termin, również będziemy tutaj przypominać się, prosić tak, o te dokumenty. O decyzję, tak. O tą decyzję. My musimy być świadomi, jakby gwarancje odpadowe podlegają pod ten artykuł, który co do zasady mówi o bezterminowości tej gwarancji. Więc jeżeli my wystawimy gwarancję terminową, to będziemy chcieli mieć potwierdzenie w postaci tego dokumentu, decyzji czy pozwolenia, że państwo dalej muszą tą gwarancję kontynuować, a jeśli nie kontynuują ją państwo w naszym banku, to będziemy wymagali informacji, w jaki sposób dalej państwo
kontynuują to zabezpieczenie lub ewentualnie potrzebujemy informacji od beneficjenta takiej decyzji, że państwo już tej gwarancji nie potrzebują. Jeśli nie mogę coś uzupełnić w temacie gwarancji odpadowych, to tak, postanowienie, decyzja to są te dokumenty, których my będziemy wymagać, ale na pewno w umowie, którą państwo posiadacie w naszym banku, muszą być też dołączone stosowne zapisy dotyczące wystawienia tego typu gwarancji. Plus, wystawiając gwarancję, będziecie państwo proszeni przez nas o złożenie stosownego oświadczenia dotyczącego właśnie tego typu gwarancji. Więc poza dokumentami, które otrzymacie z urzędu, czyli postanowienie, decyzja, będą jeszcze dokumenty wymagane przez nasz bank, czyli ewentualny aneks do umowy wprowadzający ten rodzaj gwarancji oraz oświadczenie, które do państwa prześlemy. To ja czytam kolejne pytanie. Jak poprawnie obliczyć czas trwania gwarancji zwrotu zaliczki? Proszę państwa, nie weryfikujemy kontraktów, które zawieracie z waszymi kontrahentami. My, wystawiając gwarancję, działamy wyłącznie na podstawie zlecenia, jakie państwo do nas wysyłacie. Jeżeli macie wątpliwości, jaki powinien być termin ważności gwarancji zwrotu zaliczki, polecałabym przygotowanie albo samodzielnie przy użyciu naszej platformy Go Online Business, albo zlecenie pracownikowi banku przygotowanie projektu gwarancji zwrotu zaliczki. Proponuję zostawić jako termin ważności wykropkowane pole i przesłać do akceptacji beneficjenta. Bardzo dużo tego typu gwarancji projektów wysyłamy naszym klientom i te projekty wracają od beneficjentów z uzupełnionymi poprawnymi datami. Czy to gwarancji zwrotu zaliczki, czy na przykład jak są gwarancje dobrego wykonania i rękojmi, i tam te terminy są też uzależnione od zapisów kontraktu. Taka rzecz jak termin ważności gwarancji, czy to zwrotu zaliczki, czy każdej innej, on musi być zaakceptowany i ustalony z beneficjentem, a my wystawimy taką gwarancję, jaką państwo po prostu nam zlecicie. Więc tutaj polecam kontakt przede wszystkim z beneficjentem, czyli ze swoim kontrahentem. Dokładnie. Na kolejne pytanie się uśmiechnęłam. Brzmi ono, jak wygląda temat wystawiania gwarancji dla klienta zagranicznego, ile czasu trzeba czekać? No właśnie. Zależy też, czy wystawiamy tę gwarancję bezpośrednio. Jeżeli wystawiamy gwarancję bezpośrednio, czy podporządkowujemy ją pod URDG lub beneficjent zagraniczny przyjmuje gwarancję pod nasze polskie prawo, to jest to taka sama gwarancja, takie same czasy realizacji, jak w przypadku beneficjenta krajowego, czyli 1 lub 2 dni robocze, w zależności od tego, czy jest to standard, czy niestandard. Natomiast tu oczywiście mówimy o tych czasach realizacji od samego terminu złożenia do nas zlecenia, ponieważ no, wcześniej oczywiście ta negocjacja treści może mieć miejsce. Natomiast jeżeli chodzi, myślę, że to pytanie tego dotyczy regwarancji, to my regwarancję wystawiamy też tak samo, jakbyśmy wystawiali gwarancję lokalną, czyli wysyłamy ten swift w 1 czy 2 dni robocze, częściej chyba w 2 dni, prawda, bo tam jeszcze czasami dochodzą dodatkowe weryfikacje w przypadku wysyłki swiftu. Takie są systemy bankowe, które dodatkowo tam sprawdzają, czy nie wysyła się ten SWIFT na terytorium kraju, który jest wykluczony. Natomiast co do zasady, te gwarancje rzeczywiście wychodzą, regwarancje są wystawione w tym zbliżonym czasie realizacji jak gwarancje lokalne, czy gwarancje standardowe. Natomiast jest dalsza część, prawda, czyli wystawienie gwarancji przez bank zagraniczny. Tutaj my jakby nie możemy brać odpowiedzialności za to, ile temu bankowi lokalnemu zajmie czasu wystawienie tej gwarancji. Uśmiechnęłam się dlatego, że ostatnio wystawialiśmy gwarancję na rynek włoski, a Włosi słyną z tego, że jest czas, tak? Mają czas rzeczywiście i gwarancje z rynku włoskiego wystawione są dłużej. Na przykład gwarancje w Rumunii wystawione są praktycznie tego samego lub następnego dnia. Tam bardzo szybko koleżanki z banku w Rumunii działają, z BNP. Także prawda jest taka, że wszystko zależy od kraju i my tak naprawdę w naszym zespole jesteśmy w stanie państwu powiedzieć mniej więcej, ile to potrwa, wiedząc, jaki to jest kraj. No, z doświadczenia, prawda? Chyba, że znajdą dla nas państwo kraj, którym jeszcze nie mieliśmy kontaktu, także tu będzie ciężko ocenić. Natomiast jesteśmy w stanie oszacować. Czechy, Słowacja, Rumunia, to są Niemcy, to są kraje, które bardzo szybko wystawiają gwarancje. Hiszpania również, Francja też w miarę, a
przypadku tych Włochów, no to tutaj troszeczkę dłużej, ale oczywiście my, jeżeli nie otrzymujemy tej gwarancji w 2 dni robocze od momentu wysłania naszego Swiftu z regwarancją, no to zaczynamy wysyłać maile, przypomnienia, także będziemy tam angażować się w to, żeby ta gwarancja była wystawiona jak najszybciej i zazwyczaj zajmuje to kilka dni. Także myślę, że w większości przypadków w ramach 5 dni roboczych całość wystawienia regwarancji i gwarancji lokalnej się zamyka. Czy klient jest informowany o zwolnieniu z gwarancji na życzenie beneficjenta? To znaczy w sytuacji, gdy bank otrzyma pismo od beneficjenta. Proszę Państwa, jeżeli otrzymamy od beneficjenta pismo o zwolnieniu gwarancji i jest ono prawidłowo podpisane, zgodnie z reprezentacją i zwolnimy taką gwarancję, to tak naprawdę nasz zespół, w którym ja i Liliana pracujemy, staramy się do Państwa wysłać taką mailową informację. Nie jest to coś, co zadzieje się automatycznie, czyli nasz system nie wyśle Państwu takiego maila automatycznie, więc tutaj jest tylko i wyłącznie rola pracowników biznes desku, w którym właśnie my pracujemy i my staramy się Państwa na bieżąco informować, jeśli otrzymamy jakiekolwiek pismo czy zwrot oryginału od beneficjenta, na podstawie którego możemy wyksięgować tą gwarancję, to dokładamy wszelkich starań, żeby Państwa o tego typu działaniach informować drogą mailową. W przypadku gwarancji wadialnych wystawionych drogą elektroniczną najczęściej Państwo o tym wiedzą od nas, dlatego że wymagamy dodatkowego oświadczenia. Tak, przetargowych. Tak, przetargowych, ponieważ no, podmioty publiczne czasami tej klauzuli identyfikacyjnej nie mają albo się do niej nie stosują i wtedy rzeczywiście dodatkowe oświadczenia od Państwa wymagamy. Natomiast przypominamy, że jest możliwość zawsze, w każdej chwili dnia i nocy wygenerowania sobie raportu i Państwa czynnych gwarancji w naszym systemie GoOnline Business i wtedy mają Państwo jakby kontrolę nad tym, ile gwarancji mają Państwo czynnych, które gwarancje już zostały wygaszone. Wtedy będzie informacja, że wygasła po zwrocie. Także to mogą Państwo sprawdzić samodzielnie albo poprosić nas o wygenerowanie raportu. My też możemy to zrobić lub sprawdzić, czy przez telefon, czy przez drogą mailową. Mogą nas Państwo zapytać o to, czy dana gwarancja jeszcze obowiązuje i oczywiście takie informacje bardzo szybko Państwu udzielimy. Nie słyszałam, czy wspomniały Panie, w jakich językach i w jakich walutach wystawiają Państwo gwarancje. Nie wspomniałyśmy o tym. Nie wspomniałam o tym, tak. Ale możemy oczywiście powiedzieć. Generalnie języki, w jakich wystawiamy gwarancje, standardowo to język polski, język angielski. Wczoraj nawet miałam zapytanie od jednego klienta, czy jest to problem. Nie, absolutnie nie jest problem. Gwarancje w języku angielskim są jakby standardem na rynku, także jak najbardziej gwarancje angielskojęzyczne wystawiamy. Wystawiamy również gwarancje dwujęzyczne, polsko-angielskie, wtedy są one dzielone na pół lub akapit po akapicie. Jest wersja polska, wersja angielska i tutaj istotne jest to, aby w takim przypadku wskazać, która gwarancja i która wersja językowa jest wiążąca. Teoretycznie te treści powinny być identyczne i najczęściej są, ale no takie mamy wymagania regulaminu, żeby wskazać, która wersja w razie czego będzie tą wersją językową ważniejszą. Zdarza nam się również wystawiać gwarancje w języku francuskim, dlatego że jesteśmy francuskim bankiem, tak. Więc to również jakby jest możliwość wystawienia w tym języku. Nie wiem, czy ci się zdarzyło. Tak. Jeżeli chodzi o gwarancje w języku francuskim, to przez nasze biuro możemy sami dokonywać tłumaczeń, więc nie wymagamy od naszych klientów, aby dostarczali nam tłumaczenie przysięgłe. To język francuski ma tutaj taki wyjątkowy jest, bo poza językiem angielskim i francuskim, jeżeli Państwo będziecie oczekiwali wystawienia w jeszcze innym języku, będziemy prosili o dostarczenie tłumaczenia przysięgłego. Tak, dokonanego przez tłumacza wymienionego na stronie ministerstwa właściwego, także tutaj są tutaj konkretne osoby, które mogą dokonać takiego tłumaczenia. I wtedy, jak Państwo nam takie tłumaczenie dostarczą, to taką gwarancję również możemy wystawić. A jeżeli chodzi o waluty, bo tam jeszcze było pytanie o waluty, proszę Państwa, generalnie wystawiamy gwarancje we wszystkich walutach, które są wskazane w tabeli A banku. Natomiast
stronie internetowej banku, natomiast muszą mieć Państwo te waluty, mogą mieć Państwo również wymienione, tylko ograniczone waluty w Państwa umowie z nami, czyli warto sprawdzić, czy w umowie o linię na gwarancję mają Państwo wskazane, że gwarancje mogą być wystawione zgodnie z regulaminem i wtedy to rzeczywiście są te wszystkie waluty, które, o których jest mowa na naszej stronie internetowej, ale często też klienci mają ograniczenie do dolarów, euro i złotówek i wtedy jakby tylko w tych walutach będziemy wystawiali gwarancje i tylko te waluty będą Państwo mieli do wyboru w zleceniu przy składaniu zlecenia udzielenia gwarancji. Jako beneficjentowi gwarancji zależy nam na tym, aby gwarancja wystawiona była zgodnie z URDG. Kontrahent natomiast nie chce zgodzić się na taki zapis treści, opierając kontrakt o prawo zagraniczne, na przykład duńskie. Jakie są zagrożenia? Jak możemy wybrnąć z takiej sytuacji? Rozumiem, że kontrahent jest podmiotem duńskim. Macie Państwo zawarty kontrakt i kontrahent chce wystawić Państwu gwarancję podlegającą pod prawo duńskie. Więc dla Państwa, jako dla beneficjenta, jest to bardzo niekorzystny zapis, ponieważ jeśli dojdzie do Waszego... I zakładam jeszcze, że gwarancja będzie wystawiona przez bank, duński bank waszego kontrahenta. Więc zapis jest bardzo dla was niekorzystny. W ogóle gwarancja pod prawo duńskie będzie o tyle dla państwa niekorzystna, że jeżeli doszłoby do sporu między bankiem duńskim, to taki spór sądowy będzie podlegał pod prawo duńskie, będzie podlegał jurysdykcji sądów duńskich. Myślę, że dla państwa jako dla podmiotu polskiego rozwiązanie bardzo niekorzystne. Jeśli gwarancja będzie tylko pod URDG, to wspominała o tym dzisiaj Lila. Do pewnego etapu to nam rozwiązuje problem, ale jeśli dojdzie do pewnego sporu między państwem a bankiem duńskim i URDG nie rozwiąże, z reguły URDG nie rozwiążą tego konfliktu i sprawa będzie musiała trafić do sądu, to wtedy ona też będzie podlegała sądom duńskim. To, co ja bym polecała, żeby państwa kontrahent zwrócił się do swojego banku duńskiego, aby on wystawił po prostu regwarancję na rzecz naszego banku BNP w Polsce. Tutaj nasz bank, aby wystawił tą gwarancję podlegającą pod prawo polskie, podlegającą jurysdykcji sądów polskich. Czyli abyśmy my otrzymali od tamtego banku gwarancję obcą. Regwarancję obcą. I my tutaj na rynku naszym polskim, abyśmy wystawili dla państwa gwarancję lokalną podlegającą już pod prawo polskie. Czyli to generalnie jakby od tyłu, prawda? Tak, tak. Ciężko się mówi o gwarancjach od drugiej. Tak, ale tak, generalnie o to chodzi. Czyli też regwarancja i Państwo powinni tutaj naciskać na to, żeby otrzymać gwarancję wystawioną przez Bank Polski pod prawo polskie, a oni, żeby beneficjent, żeby zlecił, znaczy druga strona, żeby regwarancję zleciła. Jakie opłaty związane są z wystawianiem gwarancji? Proszę Państwa, nasza tabela jest ogólnie znana, jest dostępna na naszej stronie internetowej lub u doradcy. Natomiast generalnie opłaty, one są jawne, one są procentowo uzależnione od kwoty gwarancji i od czasu trwania. To znaczy najczęściej pobierane są dany procent kwoty gwarancji, pobierany jest oczywiście tam jakieś tam niecałe procenty, to są dużo mniejsze wartości, ale generalnie one są pobierane w okresach kwartalnych, miesięcznych, rocznych lub z góry. To zależy od Państwa umowy z nami. Najczęściej popularnym chyba jest opłaty kwartalne za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres obowiązywania gwarancji z góry. Zwracamy uwagę, jeżeli gwarancja kończy się, trwa tylko tydzień tego 3-miesięcznego okresu, to ten okres i tak będzie z góry pobrany za cały kwartał. To jest jedna opłata, do tego jest jednorazowa opłata w dniu wydania gwarancji. Jest to kwota 100 lub chyba 200 zł w zależności od tego, czy jest to standardowa treść gwarancji, czy niestandardowa. I opłata za wysyłkę kurierem. I to są wszystkie jawne opłaty przy gwarancjach. Generalnie w umowie warto to sprawdzić, tak, bo dokładnie będą bardzo wielu klientów ma indywidualne tutaj stawki, więc... A jeżeli nie ma w umowie, to wtedy taryfa opłat i prowizji. Tak, ale ogólne jakby ramy opłat są podane w taryfie. Można to sprawdzić i porównać, czy mają Państwo lepsze warunki. Kto odpowiada za przedłużenie gwarancji, jeśli zgodnie z umową gwarancji... Usunięcia badania starego. Słucham? UIW. UIW obowiązuje dłużej niż 5 lat. UIW jest... Usunięcia badania starego. Więc my wystawiając gwarancję,
działamy na Państwa zlecenie. W gwarancji data jest taka, jaką Państwo w zleceniu nam wskazaliście. Jeśli zbliża się termin wygaśnięcia tej gwarancji, a zgodnie z kontraktem powinien być on przedłużony, to my musimy otrzymać od Państwa nowe zlecenie na wystawienie zmiany do tej gwarancji, więc kto odpowiada? No, odpowiada podmiot zlecający, czyli Państwo jako nasz klient. Musicie złożyć nam zlecenie. Nie możemy przedłużyć sami gwarancji. Nie może tego zrobić beneficjent, który poinformuje nas, że zbliża się termin ważności gwarancji. Proszę bank o przedłużenie. My możemy to zrobić tylko i wyłącznie działając na Państwa zlecenie. Tak, otrzymujemy czasami takie zawiadomienie od beneficjentów informujące, że powinniśmy przedłużyć gwarancję bankową. Tak, ale my nie możemy nic. Ale kontaktujemy się z Państwem wtedy oczywiście. Tak. Zresztą najczęściej dokument jest wysyłany tylko do naszej wiadomości, a tak naprawdę jest skierowany do Państwa, więc Państwo te dokumenty również otrzymują, takie przypomnienia. My jakby nie jesteśmy w stanie tak pilnować każdej gwarancji. Staramy się pod koniec roku, tutaj przed w okresie grudniowym, kiedy rzeczywiście, prawda, miesiąc jest krótszy, jesteśmy bardziej zabiegani z racji okoliczności. Wtedy staramy się Państwu przypominać o tym, że rzeczywiście niektóre gwarancje, szczególnie gwarancje najmu, wygasają wkrótce i warto je przedłużyć przed terminem wygaśnięcia. I tak jeszcze doprecyzowując, jeżeli chodzi o kiedy mogą Państwo złożyć zlecenie udzielenia aneksu, nawet ostatniego dnia ważności gwarancji, ponieważ później już jak ta gwarancja wygaśnie, to fizycznie nie będą mogli Państwo w systemie tego zrobić, nie będą Państwo widzieli tej gwarancji dostępnej do przedłużenia. Możemy przyjąć takie zlecenie ostatniego dnia, my zrealizujemy je oczywiście, natomiast nie polecamy takiego rozwiązania. Jeżeli bowiem, najczęściej bowiem beneficjent w tym czasie już stoi u bram banku z żądaniem zapłaty, prawda, bo jeżeli wymaga zabezpieczenia, a go nie ma, no to logicznym jest, że ostatniego dnia to żądanie do banku wpłynie. Także warto tutaj takie zlecenia aneksu przygotować wcześniej. Najczęściej jest tak, że w przypadku gwarancji najmu Państwo mają w umowie zapis, że już 3 miesiące przed wygaśnięciem tej gwarancji mają Państwo przedstawić kolejną. W innych przypadku najczęściej 30 dni wcześniej już Państwo mogą się takim tematem zainteresować i rzeczywiście przypilnować, żeby ta gwarancja była przedłużona na czas, żeby beneficjent się nie denerwował, nie pisał do Państwa, nie straszył tutaj, prawda, żądaniem zapłaty. Dajmy o swój komfort, zróbmy to wcześniej. My w taki aneks wydamy Państwu oczywiście odpowiednio wcześniej i wtedy jakby beneficjent też będzie zadowolony ze współpracy z Państwem, z nami, z bankiem. Pytania się skończyły? Pytania się skończyły, dokładnie. Proszę Państwa, no skoro się skończyły, to zakładamy, że więcej ich nie ma. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Było nam niezmiernie miło gościć dzisiaj Państwa. Dziękujemy bardzo za pytania. Jeśli jeszcze jakieś się pojawią, postaramy się na nie odpowiedzieć drogą mailową, jeśli będziemy miały taką możliwość. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.